Ej. Ale wytrzemy. Blaszka, ziemniak. Nie. Dawaj, z tego ziemniaka zrobimy frytki w occie. Cześć wszystkim! Piątek, piąteczek, piątunio, czyli pierwszy weekend marca. Zatem odcinek wydawałoby się kuriozalnie prosty, czyli 8 domowych sposobów, by pozbyć się rdzy. Nie do końca kuriozalny, dlatego że w tym odcinku bardzo chciałbym ośmieszyć po raz kolejny pewne tezy z kanału, który jest zagraniczny i kopiowany na język polski, czyli strona jasna, czegoś tam. No nieważne. Słuchajcie, jest pewnie parę sposobów, którymi możemy pozbyć się rdzy, jeżeli chodzi o domowe środki. Oczywiście nie znaczy to, że w samochodzie możemy cały samochód w czymś zanurzyć. Natomiast przechodząc do sedna, powiem tak. Wymyśliliśmy sobie, skopiowaliśmy kilka pomysłów z, które wydawały się abstrakcyjne, kanału, który naprawdę bardzo dużo osób wprowadza w błąd, bo wyobrażacie sobie ziemniaka i trzeć, nie wiem, tarczę, klon, czy w ogóle coś w samochodzie z ziemniakiem trzeć. Że ziemniaka to sobie można ugotować, ewentualnie ta osoba, co to wymyśliła, może sobie go zdeponować, tak bym powiedział. No i pamiętajcie, że jest to piątek, czyli ostatni dzień, który mówi nam z ekranu, że już w tę niedzielę tłusta 60 i rzeczy, które się wydarzyły, to jest naprawdę, naprawdę tłusto będzie, więc propozycje były proste. Powiedzmy sobie o nich, bo wszystkie produkty, czyli nasza cała blaszka zardzewiała, pocięta na 8 elementów, leżała sobie we wszystkich produktach, z tego co kojarzę, 48 godzin, około 40-48 godzin, czyli ponadprogramowo. Przede wszystkim standardowo była to Coca-Cola, soda oczyszczona, WD-40, moja tajna mikstura, kwasek cytrynowy, sok z cytryny. Do tego było jeszcze ziemniak, co było totalnie bzdurne. Do tego jeszcze było ketchup. Padłem jeszcze na pomysł, żeby dać to, co lubimy najbardziej, czyli browar i przede wszystkim płyn do naczyń. Tu wszystko widzicie, jak się zanurzało, zatapiało i wlewało. Oczywiście test był robiony i ten odcinek był robiony w dniu, kiedy za... Żebyście też mieli świadomość, jak to się wszystko tu dzieje w firmie. Za godzinę z hakiem wydajemy fury marzeń BM4K, które widzieliście tydzień wcześniej. Więc dajmy teraz 40 godzin przerwy. Dla was tylko sekunda. No i sprawdźmy, co się stało, no bo sami byliśmy ciekawi. No niby takie głupie, a jednak ktoś na YouTubie to robił częściowo, ktoś wprowadzał błędy. Przerwa. Dobra, okazało się, że w sumie byliśmy tak przytomni, że to jest 10 rzeczy, żeśmy sprawdzili. Ale spoko. Naprawdę spoko, to nadaje trochę realizmu całości, że tu nic nie jest reżyserowane. Tu, gdzie jest napisane czysta woda, wcale nie jest czysta woda, dlatego że to wjechał nasz tutaj regionalny browar i no i muszę to wyłowić. To się nie śmie Stanisław, tak? Dobra, to jest akurat bullshit, w który nie wierzę. Albo wierzę. Ha! Ej. W sumie nie jest najgorzej. No poza tym, że ładnie pachnie. Bym się napił. Nie, nie, żartuję, łysy ty nie możesz, to masz chore serduszko, musisz odpoczywać. Dobrze, zatem nie chcę schnie, ale powiem wam, no to widzicie, zróbmy tak, przebitkę jak wrzucam to i przebitkę jak teraz jest. To tak, Stasiu, chyba będzie montażowo najłatwiej, prawda? Tutaj kanał, o którym mówiłem, ziemniak. No, dla mnie to tego ziemniaka mógł sobie w depozyt wsadzić, choć może się mylę. Chyba się nie mylę. O Boże. Le. Co? Tyś widział ziemniak. Ci, co lektorują ten program, bo to jest lektorowany, mogliby sobie takiego ziemniaka nie powiem gdzie wsadzić. Ale wytrzemy. Blaszka, ziemniak. Do czego to się tyczy? No przede wszystkim jakbyście jakieś śrubki chcieli sobie odrdzewić, jakieś kawałki czegoś, no to nam pokazuje, bo domowo no to możemy do wszystkiego. Lecimy pierwszym rzędem. Następnie ocet. Tu zaś. No zaś bym powiedział nic. Widzisz komisyjnie? Poza tym, że cuki także. Znaczy, takie zapachy ziemniak z octy i piwem. Tak jeszcze nie było. Co wy tam dywagujecie? Powiedzcie. Wódki nie było. Wódki nie było. No to tak. Ha! Mówi się, że telefony się wyłącza na nagraniach.
Faworyt tutaj w większości WD-40. Coś się z niego wytrąciło. WD-40 jako preparat, na którym jeździło Twingo. Oczywiście druga strona zawsze będzie mniej, bo tu tylko jedną żeśmy chcieli rdzewieć. Więc my żeśmy ją pordzewili sobie, czyli wrzuciliśmy ją na tydzień do śniegu. Leżała sobie na dworze, dworzu. Natomiast zobaczcie. Zobaczcie różnicę po browarze. I teraz w sumie. To był mój faworyt, bo to jest tajna mieszanka od płukanek silnikowych po wszystko inne. Niestety mój faworyt mnie nie pocieszył. Poza tym, że jest ultra łatwopalny i ultra żrący. Nie będę wam pokazywał, jak jest łatwopalny, bo już w ostatnim odcinku pokazywałem wam, jak jest łatwopalny. O. I tu mamy cztery. Sposób wydawałoby się najbardziej znany i lubiany, czyli Coca-Cola. Coca-Cola to była normalna, wy kojarzycie? Czy taka normalna? Coca-Cola, Coca-Coli, a nie Biedra Edition, tak? Powiem Stasiu sobie, jak moje palce teraz pachną ziemniakiem, octem, browarem i Coca-Colą. Już paznokcie nie odpadły. Ale... Słuchaj. No tu chyba nie ma żadnego zaskoczenia, bo to jest tył, to jest ten najbardziej zardzewiały front. W sumie jest spoko. Niech to trochę przeschnie, widzisz? Bo to jak przesycha, to wtedy widzimy, co się dzieje. Tu był też sposób, który czytamy na wielu portalach. Pasta plus soda oczyszczona. Pasta chyba do zębów to miała być, nie? Nie, to jest soda. Soda z pastą, czyli pasta z sodą, no dobra. To jest soda na gęsto. Soda na gęsto. Pozwolisz, że spłuczę. To jest zwykły zmywacz, słuchajcie. Nothing else. O, ty żeś łysy polskiego zapomniał, youtuber pieprzony. I kolejny sposób, który wymieniany jest na wielu portalach i w wielu artykułach. Czekaj, trochę cię troluję, wiem. Mogę sobie tu odstawić, nie? To też był sposób z rzekomej strony. Ten sposób to mnie w ogóle... Ziemniak, ketchup, ocet. Puch! Ja wiem, łysy, weź się za mechanikę i inne, no ale przecież robimy 60 fury marzeń, mechanikę dla laika, to mogę czasem dla odmiany w taki piątek, piątunio sprawdzić pewne głupotki, które się wydają głupotkami, ale... Oho, ty, dobry jest ten kepucz. Nawet nie chcę zmywaczem zejść. Boże święty... Nie! Dawaj, z tego ziemniaka zrobimy frytki w occie. Hej. Ty. Zobacz. Ale jaja. Zeszło. Cała ruda zeszła pod ketchupem. Co? Dlaczego? Znaczy nie jestem chemikiem, ale... Serio? No dobra. Czyli ten sposób nie był taki głupi. No i tutaj... Rzecz jasna ma się rozumieć. Sok naturalny z cytryny. I to jest coś, co po prostu... Ej, ty masz tu ała. Coś, co jest po prostu zawsze. Zawsze chciałem sprawdzić, bo wszyscy mówili od babci po każdego, że to działa. I tu chyba nie musimy dyskutować. Dlaczego jest tak liniowo? Już wam tłumaczę. To było po 24 godzinach. Wszystko nam zeszło. Każdy element, każdy utlenionego metalu rudej. Stwierdziłem, że dolejmy, żeby pokazać widzom, że... I dolaliśmy jeszcze. Więc teraz... 48 godzin mamy w soku cytryny tutaj. I... Po tym moje chłopaki z warsztatu, o tu dwa nawet z tyłu stoją, pokaż te dwa, bo ten, a patrz jaki ninja. Po tym mówili, że po co nam piaskarka. No i w sumie coś w tym jest, nie? I ostatnie to kwasek cytrynowy, czyli de facto to samo.
Chyba nie mamy pytań, Stasiu, co? Czekaj, bo to w ogóle zobacz, Wyszehrad zaschodzi? Tylko przetrzesz. To w ogóle cały zejdzie. Czyli dobrze w pory wchodzi, nie? Tak. Natomiast ten w kwasku leżał cały, a ten leżał, wiesz, do pewnego momentu zanurzony. Natomiast... Najgorsze jest to, że w mojej miksturze też był odrdzewiacz. To jest chyba najgorsze. Więc... Co takie głupie? A ktoś by się spodziewał? Poczekajmy dosłownie 2 minuty, niech to przeschnie i sobie porównamy, co wyszło najlepiej. Dobra, słuchajcie, ułożyliśmy, wyschło wszystko, ułożyliśmy i teraz, okej, 1 300 000 subskrypcji, mechanika pojazdowa, ty durniu, maczasz płytki w czymś tam. Okej, tylko ja się nie spodziewałem, żyjąc w przeświadczeniu, bo nigdy tego, no nie wiem, nigdy tego nie robiłem, nie wiem, kto z was to robił, może ktoś był taki, że dobra, ta Coca-Cola to działa, bo przecież Łukasz, filmy były, nie? Nieraz, że nakrętki to puszcza, to... Ale... Ketchup, bo to jednak z płynem do mycia naczyń tu mnie poprawili, ale zwykłym, najtańszym. No, jakby zobaczcie w ogóle sami. Ułożyłem to według mojej oceny, chociaż chyba niesporne, bo tu miałem takie lekkie zastrzeżenia między tym a tym. No to zaraz. Kwasek cytrynowy, po prostu petarda sztos. Po 48 godzinach już po 24 schodziło. Sama cytryna, no. No, umówmy się, no to wszystko jest z jednej płytki cięte, widzicie? Z jednej farby. To wszystko nie jest żaden fake. Ja wam to pokażę. O. Niebieskie. Oła, kurwa. O. Żeby nie było. Niebieski. Od czego to, Łukasz, była blacha? Z jakiegoś pieca. Z jakiegoś pieca, no. Nie, nie, nie musisz. Więc to wszystko leżało na tym. Więc moim zdaniem, żeby się nie rozczulać, kwasek, sok, kepucz, to jest po prostu jakiś mindfuck, cola. Nie wiem, ile kosztuje kwasek cytrynowy, bo w tej chwili nie jestem w stanie porównać, ale jakieś tanie pieniążki w porównaniu do coli, która za cukier teraz, o, to już w ogóle jest to towar ekskluzyw. Browar? No, nie wiem, tutaj ja mówiłem do Stasia, że bym to tak dał. Ale Stasiu mówi, że to trzeba dać tak. Ściemnienie może wynikać z jakichś wewnętrznych kwasów, które tam są, które przyciemniły to. Natomiast w tym przypadku ciemniej, no nie wiem, to już, nie wiem, czwarte miejsce wy zadecydujcie, czy według was będzie to cola, czy browar w komentarzach, czwarte miejsce. No i tu już chyba nie ma o czym mówić. WD-40 zawiedziony, ocet domyślałem się. Tu to mi w ogóle jest smutno, bo to miał być dobry odrdzewiec za kupę pieniążków i płukanka i wszystko inne. No tutaj... Soda oczyszczona, z pastą do zębów, no, no ziemniak, więc tak to wygląda. Chcesz sobie odrdzewić śrubki czy cokolwiek do auta, kupuj kwasek cytrynowy. I teraz na giełdzie zacznij grać o kwasek cytrynowy, bo akcje pójdą w górę, potem w górę, potem też się. Dobra, nie przedłużajmy, więc na końcu. Już w tę niedzielę o godzinie 12:00 odcinek, na który czekała cała Polska, jeżeli chodzi o sferę agro i miłośników też motoryzacji. Odcinek, który no będzie niereżyserowany. Zobaczcie, Łukasz smutno spogląda w okno. On jest załamany. On jest załamany. Tam naprawdę się dużo rzeczy wydarzyło niezależnych od nas. Natomiast opanowaliśmy sytuację, już teraz powiem, bo już jest dawno nagrany, będzie dobrze. Z ogłoszeń parafialnych w tym miesiącu na pewno poza odcinkiem z 60. wychodzi E36 dla widzów, które odkupiło specjalnie dla was to niedobre Mubi.pl, które reklamujecie. No właśnie takie niedobre, że odkupiło to BMW i ponownie będzie można je wygrać. My zmodyfikujemy kompresor, jeszcze troszeczkę wizualnie je poprawimy, chociaż nie mieliśmy pomysłu jak. No i teraz pytanie, co dalej? No dalej jeszcze Mubi ma jedną rzecz, bo mianowicie zaraz będziemy na najbliższych tygodniach brać od nich Q7, którą zakupili specjalnie dla tych widzów, którzy w zeszłym roku kupili polisę, a w tym roku odnawiają Q7 za 80 kafli, którą my wraz z naszymi ekipami podpicujemy wnętrze z zewnątrz i podniesiemy troszeczkę mocy, więc będzie się działa. Czym jest Mubi.pl? Przede wszystkim jest to porównywarka ubezpieczeń OC, ACNW. Wystarczy, że wejdziecie w link podany w opisie, wyliczycie sobie składkę podając wszystkie dane i jeżeli będzie wam pasowało, bo się ułoży od najtańszej do najdroższej, klikniecie zakup,
no to 150 zł w ciągu kilku dni wróci na wasze konto, plus mały bonusik, taki kod, który jak dacie ziomkowi, ziomalicy i ona zakupi tą polisę, to wraca wam 5 dych. Suma summarum można uzbierać 700, czy to źle? Nie wiem. Natomiast klikajcie w ten link, pokażcie ochoczo, wyliczcie sobie składkę, bo jedno auto, drugie auto, czyli można zrobić nie dość, że reklamę, to można zrobić jeszcze coś fajnego dla widzów. I to jest to, co ja właśnie bardzo lubię, czyli taki styl marketingu jak. Chcesz być na bieżąco, subskrybuj, zostaw kciuka w górę, jeżeli Ci się podobało. Uciekam, do zobaczenia w następnym odcinku niedzielnym. Będzie naprawdę grubo, trochę smutno i dramatycznie, ale jak zwykle na finał radośnie. Trzymajcie się, nie męczę Was. Cześć! Sprzątam dom całe Boże dnie, od dziś już koniec, od dziś już nie. O, jaką ty masz taszę, Patty. Jaką masz taszę, Patty, bestio. No, pewnie. To wszystkie oleje. To jest bliżej, to jest dalej, tak? To jest bliżej, to jest dalej. To jest szeroko. Czyli ta szeroko obejmuje moją... Mój majestat tutaj, tak, ten, o. Powodzi się, jestem gruby, bo stać mnie.